Witam Was serdecznie, jestem Rafał Zalewski i tutaj takie małe bardziej przypomnienie, jednocześnie też prośba, bądź też wyjaśnienie, jak to preferuję. Pierwsza rzecz. Ostatnio właśnie słyszałem, że moje kontenty są takie i takie, różne, mieszane, że często jest to ocenianie i coś tam, i coś tam. Przypominam Wam. Nie licząc występów tego typu, że jest zwiedzanie czegoś tam konkretnego, większość, czyli około 90%, jak nie więcej, kontentów na moim profilu decydujecie wy, widzowie. Zależy od tego, o co mnie poprosicie, jakie mi zadacie pytanie. Jeżeli to będą pytania z natury teologicznej, filozoficznej, odpowiem na te pytania teologiczne i filozoficzne. Jeżeli będzie to z historycznego, naukowego jakiegoś, będę starał się odpowiedzieć jak mogę. Jeżeli będzie to prośba o ocenienie filmu, gry, profilu, osoby, celebryty, to też zrobię. Tylko proszę tutaj o cierpliwość, bo wiadomo, że jest kolejka. I właśnie tutaj moja prośba. Moi drodzy, jeżeli wysyłacie do mnie prośbę na priv, to jest spoko, ale jeżeli wysyłacie do mnie prośbę typowo, że chcecie, żebym zrobił wideo odpowiedź, prosiłbym, weźcie ten pierwszy post, który jest na samej górze przypięty i pod nim piszcie to, żebym ja później nie musiał latać po filmikach i szukać, gdzie wy tam mieliście tego posta, bo to jednak troszeczkę czasu mi zajmuje. Jeżeli chodzi o inne kontenty, szczególnie kontenty live, jeżeli chodzi tutaj o właśnie pisanie, znowu powrót do pisania tego takiego interaktywnego, do kalamburów, do escape roomów, do gier planszowych, do sesji RPG. Wrócimy do tego, ale po sezonie, moi drodzy, bo obecnie mam sezon w pracy, czyli mam jej dużo. I no niestety nie mam siły i czasu, żeby przygotowywać te kontenty, a wiadomo, priorytetem zawsze będzie praca, czyli to, co daje mi chleb. Pieniążki na ten chlebek. Także proszę Was o cierpliwość i wyrozumiałość. I proszę Was, próbujcie się dostosować do tej mojej prośby z tymi filmikami. Zapraszam do zrzucania wszelakich tematów. Jak już mówiłem, jeżeli tematu nie znam, zapoznam się z nim i wtedy wyrażę tą opinię, czy o nim po prostu opowiem. Rafał Zalewski. Pozdrawiam.